Cześć, witam was niezwykle serdecznie z pierwszego odcinka z nowej serii. Jest to Football Manager, jak widzicie na swoich ekranach. No i cóż mogę powiedzieć, no gramy Arsenalem przede wszystkim i wcielamy się w rolę fikcyjnego menadżera Willema van Werta, którego stworzyłem tylko i wyłącznie na potrzeby serii, także postać jak najbardziej fikcyjna, mam przynajmniej nadzieję, że nie pokrywa się to, no być może pokrywa się z kimś, ale nie z jakimś sławnym piłkarzem czy trenerem, bo wolałbym tego uniknąć. No i cóż, dlaczego gramy Arsenalem? Dlatego, że zadecydowaliście tak w ankiecie, która była aż naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. No i Arsenal wygrał sporą ilością głosów. Tutaj Premier League na początku wygrała, a potem właśnie klub aktualnie zajmujący czwarte miejsce w Premier League. No i cóż, co mogę powiedzieć więcej? Na pewno przyjdziemy na razie, w tym odcinku pozostają tylko i wyłącznie takie kwestie bardziej informacyjne, dlatego że akurat Football Manager jest taką grą, w której lubię wszystko robić sobie na spokojnie, dlatego nie będzie taka typowa pograjka, że będziecie ze mną cały czas, ale będziemy widzieć się co jakiś czas po prostu. Drugi odcinek zaplanowałem, że zagramy sobie jak już dotrę do pierwszej kolejki Ekstraklasy, czyli 17 sierpnia, a ten okres przygotowawczy, jeszcze te mecze towarzyskie prawdopodobnie ulegną zmianie, dlatego że no, nie podobają mi się tutaj wszyscy nasi rywale sparingowi i jeszcze będę musiał troszeczkę to poedytować, wiadomo, trzeba zaplanować taktykę i tak dalej, także to zrobię sobie poza kamerą, tak żeby nie zajmować za dużo czasu. No i będę przedstawiał wam po prostu to, co się działo wcześniej i zobaczymy się na pierwszą kolejkę ze Swansea sobie zagramy właśnie jeden mecz. Potem zobaczymy się, powiedzmy, za jakieś 5-10 kolejnych spotkań, zobaczymy jak to wyjdzie. Jakieś po prostu ciekawe mecze będziemy się spotykali. No i cóż, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, wydaje mi się, że mamy dobrą drużynę, chociaż jeden, może dwa transfery zrobimy, zobaczymy. Bo mniej więcej z tego, co się orientowałem w innych karierach Arsenalu, grając sobie tak na bluzie, to w pierwszym sezonie mamy około 50 milionów budżetu transferowego. Więc moglibyśmy kogoś ciekawego sobie sprowadzić, prawda? No i wydaje mi się, że tutaj zadanie dla was. Kogo chcielibyście zobaczyć w naszej drużynie? Bardziej doświadczeni gracze na pewno wiedzą, kogo się opłaca kupować, kogo nie. Mamy też drużynę rezerw oczywiście, drużynę U21 czy drużynę U18, do których możemy sobie pościągać młodych, perspektywicznych zawodników, najlepiej angielskich, jeżeli jest taka możliwość, albo też po prostu nie, jeżeli jest jakiś piłkarz, którego bardzo się opłaca ściągnąć, to tak najbardziej możemy też ściągnąć innego zawodnika. Nie widzę większego problemu, tym bardziej, że zawodnicy spoza Unii Europejskiej także chyba mogą występować, chociaż możemy sobie to teraz też sprawdzić przy okazji. Gdzieś tutaj to powinno być. No. Okej, czyli w sumie nawet nie ma to większego znaczenia. O, oczywiście poza pozwoleniem na prasę, które w Anglii obowiązuje niestety i z tym mogą być problemy, dlatego lepiej ściągać tych zawodników po prostu z Unii Europejskiej, jeżeli jest taka możliwość. No i co? W tym odcinku to już chyba w takim razie będzie na tyle. Ja za chwilkę zabieram się do roboty, przygotuję sobie trening, oczywiście nasze sparingi, porozmawiam z prezesem, asystentem, jakieś pierwsze wskazówki od naszych sztabu szkoleniowego, może lekkie modyfikacje tego sztabu szkoleniowego, nie wiem w sumie, czy warto by było kogoś tutaj się z kimś się rozstać po prostu i ściągnąć kogoś nowego w jego miejsce. Zobaczymy jak to wyjdzie. No a w tym momencie, o 42 miliony dokładnie, ale zakładając, że dostaniemy, że będziemy walczyć o mistrzostwo, to nawet ten budżet może nieco się zwiększyć. No cóż, teraz to już będzie na tyle. Także dzięki serdecznie za to, że oglądaliście ten materiał do końca. No i do usłyszenia, na razie.